Bardzo dziękuję za przybycie na naszą stromą uroczystość, która jakby ma dwie okazje. Po pierwsze, otwieramy naszą nową halę komputerową. Po drugie, uruchamiamy duży, wielki, petaflopowy superkomputer. Nasza uroczystość będzie składała się z dwóch części. Pierwsza tutaj przed nową halą komputerową, druga w pomieszczeniu hali komputerowej. Bardzo serdecznie witam, witam moją licencję pana profesora Tadeusza Słomkę, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Bardzo dziękuję panu rektorowi za życzliwość i za wsparcie. Także poprzednim rektorom, panu profesorowi Antoniemu Dajdusiowi i panu profesorowi Ryszardowi Kadusiewiczowi, którego witam jako prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Bardzo gorąco witam panią Iwonę Wendel, panią minister Iwonę Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Bardzo dziękuję pani minister za obecność, za życzliwość. Witam serdecznie pana profesora Włodzisława Ducha, pana ministra Włodzisława Ducha, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bardzo dziękuję za obecność, za zrozumienie. Pan profesor ma ten ważny informatyczny ogląd tych spraw, chociaż wiemy, że i fizyka, i lingwistyka, i filozofia umysłu, wiele tematów. Bardzo dziękuję za obecność. Szanowni Państwo, swoje podziękowania chciałbym złożyć na ręce pana profesora Krzysztofa Jana Kurzbłowskiego, dyrektora NCBR-u, który jest fundatorem naszego superkomputera, na ręce obecnego pana profesora Jerzego Kąckiego, zastępcę dyrektora, którego w tym miejscu bardzo gorąco witam. Bardzo serdecznie witam marszałka województwa opolskiego, pana Marka Sowę, i bardzo dziękuję za życzliwość, za to, że ten budynek powstał. To jest o tyle dobra sytuacja, że ten budynek powstał wcześniej i ten komputer może w nim się znajdować. Jak Państwo zobaczycie, to rzeczywiście jest niezwykły element, także bardzo, bardzo panu marszałkowi dziękujemy. Witam pozostałe osoby z zarządu województwa. Pan Jacek Krupa obiecał, że będzie, ale wiem, że jest sesja, więc nie. Z Departamentu Rozwoju Gospodarczego bardzo serdecznie witam. Witam pana Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego. Bardzo serdecznie witam. W imieniu pana profesora Jacka Majkowskiego, prezydenta miasta, miała być pani Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta miasta Krakowa, ale obowiązki zatrzymały. Jest z nami pan Rafał Kulczycki, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta. Bardzo serdecznie witam pana dyrektora. I pan dyrektor Zbigniew Krzysztyniak, dyrektor Biura Prasowego Urzędu Miasta. Bardzo gorąco witam pana profesora Wojciecha Nowaka, magnificencję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Panie rektorze, bardzo gorąco witam. Także bardzo dziękuję za wsparcie pana jako i rektora, i przewodniczącego Kolegium Rektorów. Także bardzo, bardzo za to wsparcie. Wiemy, że Cyfronet jest jednostką środowiskową. Dlatego tutaj współpraca z Kolegium Rektorów, opieka Kolegium Rektorów nad Cyfronetem jest niezwykle ważna. Witam bardzo gorąco także panią prorektor, panią profesor Marię Leontę-Flis, pana rektora, prorektora Kistryna. Bardzo serdecznie witam. Witam oczywiście pana rektora Politechniki Krakowskiej, pana profesora Kazimierza Furtaka. Panie rektorze, bardzo serdecznie witam. I oczywiście magnificencję księdza profesora Wojciecha Zyzaka, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję za obecność i już proszę o poświęcenie naszego obiektu i komputera. Szanowni Państwo, witam i dziękuję panu kanclerzowi Henrykowi Ziołło, pani profesor Marii Śliziń i całemu zespołowi administracji centralnej na czele z panią dyrektor Grażyną Pieczarkowską, które bardzo nam przy tych inwestycjach pomagają. Bardzo serdecznie witam, dziękuję. Chodźmy wszyscy do tyłu. Trójeczka, do tyłu. Do tyłu. Wchodzimy do środka, proszę bardzo.
To nie możemy przecinać przecież wyjścia w pole. No nie możemy, niestety. Proszę bardzo. Panowie, panowie, zamiana. O, panie. To będzie Proszę Państwa, działamy w realu. Przecinamy wstęgę do nowego obiektu. Bardzo proszę. To było słowo, teraz modlitwa. Boże Stwórco i Panie Wszechświata, palimy Twoje dzieła, o których przy stwarzaniu powiedziałeś, że były bardzo dobre. Wielbimy Cię za to, że nakazując nam czynić sobie ziemię poddaną, obdarzyłeś nas odpowiedzialnością za dzieła naszych umysłów i rąk. W Chrystusie dałeś nam wzór pracy i sprawiłeś, że jest ona drogą do pełni człowieczeństwa i do świętości. Wielkie dzieła ludzkiego rozumu i serca ukazują nam Twoją mądrość i dobroć. Prosimy Cię, pobłogosław tę nową halę maszyn Cyfronetu i superkomputer Prometeusz. Spraw, by dobrze służyły człowiekowi, przyczyniały się do wzrostu jego wiedzy, mądrości oraz zbliżały ludzi między sobą. Przez Chrystusa, Pana naszego, i jeszcze poświęcenie. To bardzo prosimy do środka.